Witam Was serdecznie z tej strony, Bogdan. Przed nami wyłącznik różnicowo-prądowy, czyli urządzenie zabezpieczające, które ma wyraźnie napisane na obudowie. Test monthly. To znaczy, że to urządzenie musimy testować raz na miesiąc. A jeżeli tego nie zrobimy, to może zdarzyć się sytuacja, że taki test nie będzie działał poprawnie i urządzenie nie będzie działać poprawnie. I w moim przypadku, jak widzicie, wciskam przycisk i nie ma efektu. Zasilanie się automatycznie nie rozłączyło. Co możemy zrobić? Wyłączajmy zasilanie. Podłączmy zasilanie na takim wyłączniku i przetestujemy ponownie. Jeżeli zadziała taki przycisk, tak jak teraz zobaczycie, to znaczy, że wyłącznik prawdopodobnie jest sprawny, a my, jako użytkownicy, zaniedbaliśmy nasz obowiązek, czyli miesięczne testowanie wyłącznika. Ja ostatni raz testowałem ten wyłącznik, który tu widzicie, ponad rok temu, więc miał prawo nie zadziałać na test i u Was prawdopodobnie będzie podobnie podejdziecie do swojej rozdzielnicy elektrycznej naciśniecie przycisk test i być może też nie zadziała ja tutaj, jak widzicie, zastosuję jeszcze dodatkowo poza testem zastosuję test za pomocą multimetru specjalnego czyli przyłożę jedną sondę do L, czyli do fazowego wyjścia i drugą sondę do przewodu ochronnego napięcie 234V i za pomocą dwóch specjalnych przycisków przetestujemy zadziałanie wyłącznika różnicy prądowego. Tak więc przetestowałem urządzenie działa. Ale żeby upewnić się na 100%, że działa, to należy za kolejne 30 dni podejść do tego urządzenia i nacisnąć przycisk test. Jeżeli zadziała, to wszystko jest ok. Jeżeli nie, należy urządzenie wymienić na nowe. W moim przypadku jest wszystko ok. No po prostu moje zaniedbanie, ponad rok czasu nie testowałem. Sprawdźcie to, jak jest u was. Trzymajcie się, cześć!